albo pragnąć takiego uznania, albo takiej chwały, może za dużo, ale jakkolwiek, człowieka. I myślimy, no temu to jest tak łatwo. To akurat jak mieliśmy gościa, pastora z Warszawy, Andrzeja Stepanowa, on o tym mówi, że czasami patrzymy na liderkę kościoła Hillsong z uwielbienia i mówimy, no tak bym chciał jak on, tak? Tak rękę podnieść, to na pewno by Bóg też zadziałał. To nie ma nic znaczenia. My patrzymy na zysk, ale nie wiemy, ile było zasiane. Nic nie wiemy. W latach 80. pamiętam, to niektórzy w ogóle nie wiedzą, o czym będę mówił, ale wszedł na ekrany taki film z takim karateką, się nazywał Bruce Lee. I pamiętam, wszyscy na to chodzili i każdy chciał być Bruce Lee. Otworzyli szkoły karate i były pełne na pierwszych zajęciach. I na drugim. Na trzecim już było pusto. Bo się okazało, że trzeba 20, 30 lat ćwiczyć. Żeby ten zysk był jutro. Dzisiaj poszedłem, a jutro bym był Bruce Lee, no to każdy by chciał. Ale że to trzeba 20 lat. A później czytałem taki artykuł o nim i on mówi, że on ćwiczy cały czas. Nawet przy jedzeniu szpagaty robi. Myślałem, zwariowany człowiek. Zysk by każdy chciał tak wyglądać i tak robić. Ale żyć w ten sposób? I kwestia jest absolutnie wszystkiego, bo teraz mówię o jakimś tam fizycznym wymiarze, jakichś rzeczy, ale kwestia jest też duchowa. Apostoł Paweł mówi, wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi pożytek. I żeby przyniosło pożytek, to się inwestuje. Żeby coś przynosiło korzyść i zysk, to trzeba inwestować. I czasami trzeba jeszcze więcej inwestować, jeszcze więcej, żeby po długim czasie był zysk. Apostoł Paweł mówi, cały czas starajcie się i troszcie się, bo przyjdzie czas, że będziemy rządzić bez znużenia. Czynić dobrze, nie ustawajcie. Bo będziemy rządzić później, jak przyjdzie czas bez znużenia. Halleluja. Wszystko możemy. Nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko buduje. Nie dam się niczemu zniewolić. Oczywiście nie chodzi o uczynki, które są potrzebne do zbawienia. Ale chodzi o to, że nasze życie jest ważne, bo jesteśmy światłością świata. Ludzie patrzą na nas, ale jest też to objawieniem, czy głównie objawieniem tego, w jaki sposób Bóg, Jezus Chrystus króluje w naszym życiu. Nasze życie fizyczne, nasze uczynki pokazuje, na ile Bóg mieszka w tobie. Na ile pozwala z Bogu rządzić w tobie. I niektórzy pozwalają nam więcej, niektórzy nam mniej. I kwestia jest, czy zachęta, żeby On miał całe nasze życie, żeby Jego chwała przez nas mogła się objawiać. Halleluja. Amen. Uczynki są ważne. Nie dajmy się okłamać. Apostoł Paweł w jednym miejscu też pisze, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nie dajmy się oszukać. Uczynki są ważne. Nie do zbawienia. Życie nasze jest istotne. To, w jaki sposób żyjesz, jest ważne. Nie jest kwestia zbawienia, ale to jest ważne. I powiem wam, to jest ważne w tym życiu. Dlatego, że to buduje, czasami nie buduje, czasami zniewala, czasami nie przynosi pożytku. Ale to jest ważne w tym życiu, ale też kiedy staniemy przed Bogiem. To też będzie ważne. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, my wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Nie staniemy przed sądem, który nas skaże na wieczne potępienie albo zbawienie, bo Jezus nas zbawił. Jeżeli Cię zbawił, jeżeli należysz do Niego, to nie staniesz przed sądem, który Cię skaże na potępienie albo zbawienie, ale przed sądem Chrystusowym, żeby odebrać zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe, każdy z nas, apostoł Paweł. Z jednej strony możesz odebrać zapłatę i nagrodę, a z drugiej strony być zawstydzony. I szkodę.
Halleluja. Pomodlimy się, dobrze? Wstanie, kochani. O, drogi Boże nasz. Drogi Boże nasz. Ja dziękuję Tobie, że mnie zbawiłeś. Panie, ja dziękuję Ci, że nie w uczynkach zakonu ja mam zbawienie. My mamy zbawienie. Nie dlatego, że zasłużyliśmy i wypracowaliśmy sobie. Należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoi, bo Ty zapłaciłeś cenę za nas. Jesteśmy Twoi, jesteśmy zbawieni, bo Ty umarłeś za nasze grzechy. I Panie, to akceptujemy, to przyjmujemy i na to mówimy amen. I Panie, ja jestem tak Tobie wdzięczny, bo nie byłbym w stanie zapracować na nic. Dlatego, że kto jeden raz zgrzeszy, to tak jakby przeciw całemu zakonowi. I Panie, nie ma możliwości, aby go wypełnić. Boże, ja jestem tak wdzięczny Tobie, że Ty to zrobiłeś, Jezu. Panie, że dzisiaj mogę w całkowitej wolności żyć, bo Ty mnie wyzwoliłeś z zakonu, z przekleństwa zakonu. Ale Panie, też chcę Ciebie prosić. Panie, patrząc na Twoje słowo, Boże, proszę Ciebie dzisiaj, Panie, abyś zmieniał nasze serca, abyś przez nasze życie mógł się objawić. Panie, proszę Ciebie, abyś przez nasze życie mógł się objawiać. Aby ludzie, patrząc na nasze życie, mogli widzieć Ciebie. Panie, mogli widzieć Boga, który chce dać zbudowanie, podniesienie i zachętę w życiu innych. Aby ludzie, patrząc na nas, mogli widzieć, Panie, że rzeczywiście Ty dajesz pełną wolność, pełną swobodę. Nie zniewolenie i nieograniczenie, ale pełną wolność i swobodę. Panie, aby ludzie mogli patrzeć na nas, i widzieć, Panie, że je rośniemy, jest pożytek i zysk w naszym życiu, że wzrastamy z chwały w chwałę. Amen. Panie, coraz więcej. I Panie, żeby zapragnęli też Ciebie, tak jak Ty jesteś nas. Ojcze, modlę się. I Panie, też proszę Ciebie, Panie, dzisiaj stając tak jak w wierze i też w prostej modlitwie, proszę Ciebie, Panie, o nas. Panie, jeżeli w naszym życiu poddajemy się rzeczom, które nie budują. Poddajemy się i robimy rzeczy, które mamy świadomość, że niszczą nas, że nie budują naszej wiary, nie podnoszą nas w wierze, a jednocześnie też są zgorszeniem i zatrzymują wzrost dla innych. Są nie budowaniem, nie zachęcaniem dla innych. A Twoje słowo mówi, abyśmy pobudzali się do miłości wzajemnych uczynków i dobrych uczynków. Panie, ja proszę Ciebie, abyś dzisiaj zmienił to, dotykał nas, Duchu Święty, Ty, który znasz każdego z nas. Ja proszę Ciebie o taką zmianę. O taką zmianę. Boże, dotknij nas, Panie, aby nasze życie było zbudowane. Aby rzeczy były w naszym życiu te, które budują nas. I budują innych. Panie, ja też wierzę, że Ty nas powołałeś do całkowitej wolności i swobody. I Panie, czasami się zdarza, czy może się zdarzyć, że na nowo wchodzimy pod niewolę. Ojcze, ja dzisiaj ogłaszam wolność Twoją. Panie, Ty powiedziałeś przez apostoła, Panie, że nie powinniśmy dawać się niczemu zniewolić. Ja, Panie, wołam o wolność. Panie, jakiekolwiek to jest, cokolwiek to jest, jakiekolwiek przyzwyczajenie, jakiekolwiek związanie, jakakolwiek nieprawość czy grzech, jak wielka, jak mała, to nie ma znaczenia, ale Panie, ja modlę się. Panie, objaw swoją chwałę. Ja wołam o wolność w naszym życiu. Panie, daj nam świadomość uzmysłów nam. Pokaż nam, co nas zniewala, co nas ogranicza, bo Ty nas powołałeś do wolności, abyśmy w niej trwali i w niej chodzili. I proszę Ciebie o to dzisiaj. Też, Panie, modlę się, abyśmy widząc, Panie, co daje pożytek, patrzyli na to, że możemy wprawdzie wszystko, ale nie wszystko jest pożyteczne w naszym życiu. Nie wszystko przynosi zysk i pożytek. Nie wszystko daje wzrost.
Nie wszystko daje wymierne korzyści, wymierną korzyść. Ja modlę się, Boże, abyśmy mogli to widzieć. A jeżeli ja coś daję korzyść, coś daję zysk, Panie, abyśmy mogli to pomnażać i pomnażać, służąc też innym. Pomnażać i pomnażać. Boże, aby kiedy przyjdzie dzień, abyśmy mogli żyć bez służenia, jak mówi Słowo. Ojcze, ja proszę Ciebie, Panie, abyś dotknął nas, Boże. Panie, dotknij nas, Jezu. Duchu Święty. Halleluja. Poproszę zespół. Dobrze? Jeszcze oddajmy Bogu.